trenerze przygnębiona miną, ale nie może być inaczej, bo byliście faworytem, ale przegraliście derby. Przegraliśmy, jeszcze dodatkowo w fatalnym stylu, także nie ma się tutaj z czego cieszyć. Cóż, no, to, że liga jest trudna i nieprzewidywalna, no to wszyscy wiemy, tak? Ale styl, w jakim przegraliśmy, też pozostawia wiele do życzenia. Bo to bardziej boli po tym wspaniałym meczu z Unią Leszno, gdy wydawało się, że wszystko idzie tymi torami, którymi powinno, a tutaj znowu widać, że mamy dziury w zespole. Tak, no ja studziłem troszeczkę te zapędy po meczu z Unią Leszno. Bo jeden mecz nie stanowi tutaj o sile. Tym bardziej w kontekście dzisiejszej porażki Unii Leszno na własnym torze z Wrocławiem, no to widzimy, że to obraz jakiś w tej chwili jest. Także myślę, że mamy o czym myśleć i nad czym pracować. Na gorąco po tym meczu coś by pan zmienił teraz na te dwa najbliższe mecze? Czy zostawiamy i jedziemy tym sprawdzonym schematem? No my nie mamy specjalnie pola manewru, tak? Zamiana par raczej w każdej innej konfiguracji wychodzi niekorzystnie. Także to indywidualna praca zawodników, sprzęt i tak dalej, to historie są do poprawienia na pewno. No, my już nic więcej nie mogliśmy zrobić. Myślę, że cały mecz poszedł prawidłowo w kontekście jakimś taktycznym i no nic, wystrzelaliśmy się i tak nic to nie dało. Na swoim poziomie pojechał, można powiedzieć, że Jarek Hampel, na pewno wszyscy inni zawodnicy mają do siebie żal, że pojechali tak jak pojechali. Jedni źle, jedni bardzo źle. Czy tutaj są potrzebne treningi, duża ilość jazdy, czy spokojna głowa? Spokojna głowa na pewno, aczkolwiek treningi będą, to jest nieuniknione, tym bardziej przed meczem u siebie. Na to, że w Zielonej Górze na pewno te treningi będą i w piątek myślę, że w komplecie tutaj się wszyscy stawimy.